Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym wrócić do tematu medytacji. Tak jak mówiłem na moich filmach, jak napisałem wam w odpowiedziach na wasze maile, medytacja jest sprawą niezwykle indywidualną, musi być starannie dobrana do osoby, natomiast istnieją pewne uniwersalne medytacje, które nadają się dla każdego. Dzisiaj chciałbym o jednej z takich medytacji powiedzieć, medytacja mistycznej mgły, medytacja, która spełnia pragnienia, życzenia, zachcianki. Także posłuchaj. Najpierw trzeba wejść w ten stan medytacyjny. Jak to zrobić, pewnie wiesz, jeżeli nie, odsyłam cię do moich poprzednich filmów. Nie chciałbym tutaj niepotrzebnie wydłużać czasu tego, co dzisiaj chcę ci powiedzieć. Kiedy już jesteś w stanie medytacyjnym, wyobraź sobie, że otacza cię mgła. Tu znowu kolor jest sprawą dosyć indywidualną, natomiast ten kolor biały na pewno będzie kolorem uniwersalnym, kolorem, który nic nie zmieni, nie pokieruje twoich myśli w żadną niewłaściwą stronę. A więc wyobraź sobie, że otacza cię biała, gęsta mgła. Kolory zanikają, kontury przedmiotów zacierają się, pojawiają się kontury również troszeczkę nierealne. Dźwięk rozchodzi się bardzo dziwnie, jak to we mgle. Znajdujesz się poza rzeczywistością. Zresztą czymże jest rzeczywistość? Einstein powiedział kiedyś, że nasza rzeczywistość jest tylko iluzją, bardzo przekonywującą iluzją, ale jednak iluzją. Filozofie Dalekiego Wschodu mówią o Maji tego świata, o łudzie, która przysłania nam prawdziwy obraz. Starożytni mówili, że to, co widzimy, to tylko cienie widziane na ścianie jaskini. Czy ta mgła jest rzeczywistością prawdziwą, czy właśnie tą iluzją, to w tej chwili dla ciebie nie ma znaczenia. Jest tylko ta gęsta, ciepła, wszechogarniająca mgła i ty. Mgła powoli w ciebie wnika, ty wnikasz we mgłę, zacierają się granice, nie wiadomo już, co jest mgłą, a co jest z tobą. Po prostu istniejesz wśród tej mgły. W tym momencie wypowiedz życzenie. Przypominam, że życzenie musi być starannie przedtem opracowane, żeby nie poszło jakoś bokiem. Ja na potrzebę tego filmu użyję życzenia, powiedzmy, chciałbym mieć pawie pióro. Mała jest szansa, że mi takie pawie pióro na głowie urośnie lub w zupełnie innej części ciała, a więc życzenie jest dosyć bezpieczne. Jak ma być wypowiedziane to życzenie? To życzenie musi być wypowiedziane tak jakby mimochodem, delikatnie, lekko, bez nacisku. Jeżeli będzie zbyt duży nacisk, duże napięcie, automatycznie realizacja zostanie zablokowana. To nie może być tak, że żądam natychmiast pawiego pióra, a jak nie, to będę wrzeszczeć i tupać nóżkami. Nie może to być też krzyk rozpaczy taki, jeżeli nie dostanę pawiego pióra, mój świat się zawali. Wtedy to życzenie zostanie zablokowane z powodu napięcia. Lekko, mimochodem, prawie że niezauważalnie wypowiadasz to życzenie. Następnie wyobraź sobie, jak to życzenie rozmywa się w tej mgle i przywołaj uczucie. Przywołaj uczucie, którego doświadczysz, kiedy już to pawie pióro dostaniesz. Pozwól sobie na radość z otrzymania tego pawiego pióra. Pozwól sobie na zachwyt nad jego pięknem. Niech te uczucia w tobie narosną, wypłyną z ciebie, rozpływają się w mgle, nasycają tą mgłę. Potem dobrze jest dostarczyć. Dobrze jest dostarczyć energii do spełnienia tego życzenia. Oczywiście nie jest to warunek konieczny. Ta energia może zostać automatycznie pobrana, tylko wtedy nie wiesz skąd. Czy to nie będzie bazować na jakimś nieprzyjemnym wydarzeniu, na jakiejś potężnej destrukcji. Tu też zależy od wagi twojego życzenia. Więc lepiej tej energii dostarczyć samemu.
Są różne metody. Możesz oczywiście użyć swojej. Ja proponuję ci metodę prostą, skuteczną i bezpieczną. Cały czas przebywasz oczywiście w tym stanie medytacyjnym. Wyobraź sobie, że przy wdechu, głęboki wdech, oczywiście w trakcie medytacji cały czas głęboko oddychasz, chyba wiesz o tym, głęboki wdech i w czasie tego wdechu czujesz, jak energia Ziemi, nie chodzi tu oczywiście o glebę, o Ziemię jako planetę, energia pochodząca z wnętrza Ziemi, z całej Ziemi wnika w ciebie poprzez stopy. Powolutku, powolutku podnosi się poprzez kolana, biodra i tak dalej, aż do czubka głowy. Możesz poczuć wtedy lekkie mrowienie, lekkie łaskotanie, to jest coś naturalnego. Kiedy już tę energię mentalnie podciągniesz do czubka głowy, wypuść ją. Wypuść ją przez czubek głowy, wypuść ją w tą mgłę. Nasycaj mgłę energią. Powinnaś w zależności od wagi tego życzenia, zresztą myślę, że to poczujesz jak długo, to powinno zająć takie nasycanie kilka do kilkanaście minut. Kiedy już życzenie jest wypowiedziane, emocje uwolnione, mgła nasycona energią, powoli, powoli wychodź z tego stanu kontemplacji, wychodź ze stanu stopienia z mgłą. Można to zrobić na przykład w taki sposób, to jeszcze wzmocni, że pojawia się słońce. Pojawia się silne słońce i w tym słońcu mgła po troszeczku opada, opada. Niech to nie będzie gwałtowne, niech ta mgła opadnie powoli, rozpłynie się, rozmyje się. Stań przez chwilkę z tym słońcem twarzą w twarz. Podziękuj. Komu? Czemu? Nie wiem, może Bogu, może wyższemu istnieniu, może energii Ziemi, a może po prostu rzuć to tak w eter. Podziękuj za to, że to życzenie się spełni. I wróć do życia. Wróć do normalnego życia, do tego świata, z tym, że to jaka rada, nie oczekuj w każdej chwili w napięciu znowu, że to życzenie się spełni, nie rozglądaj się za każdym rogiem, czy to nasze na przykład tu użyte pawie pióro nie znajduje się pod twoimi stopami przez cały czas. Znowu stwarzasz napięcie, napięcie, które wywołuje wątpliwości, które blokuje realizację tego życzenia. Postaraj się, wiedząc, że to jest całkiem naturalne, że się spełni, ale specjalnie nie oczekiwać. Ono się spełni w tym najlepszym, najwłaściwszym dla ciebie momencie. Możesz utrzymywać w sobie takie radosne oczekiwanie, ale to wszystko, nie więcej. Jest to metoda niezwykle skuteczna, dobra, wypróbuj ją. Z tym, że tu jeszcze jedna rada. Zacznij od małych rzeczy. Nie porywaj się od razu na jakieś wielkie pragnienia, na niesamowite uczucia, na niesamowicie wielkie osiągnięcia. Wprawa przychodzi z praktyką. Zacznij praktykować od małych rzeczy, może od rzeczy, które są dla ciebie niespecjalnie istotne. Coraz większe, nie dosyć, że wypraktykujesz się w tym działaniu, to jeszcze nabierzesz pewności. Kiedy małe, coraz większe rzeczy będą się spełniać, nabierzesz pewności, nabierzesz wiary, że to wszystko się uda. W tym momencie tym bardziej te większe rzeczy się spełnią. Próbuj, praktykuj, ciesz się osiągnięciami. Nie zapominaj przy tym o tym, że możesz również zażyczyć sobie czegoś dla innych, nie tylko ludzi. Dla zwierząt, dla świata, to też jest ważne, to jest bardzo ważne. Im lepiej życzysz otoczeniu, tym lepiej świat życzy tobie, tym szybciej spełniają się twoje marzenia, tym mocniej ten świat dzieli się z tobą swoją radością. Tyle na ten temat. Zapraszam cię również do obejrzenia innych moich filmów. Zapraszam cię do subskrypcji kanału. Na filmach znajdziesz wiele porad na temat zwykłych życiowych spraw, przemyśleń na temat świata, troszkę haczków, kruczków, sztuczek, które możesz wykorzystać w codziennym swoim życiu.
Przypominam o tym, że wznowiłem seanse terapeutyczne, na razie tylko w gabinecie. Przypominam o możliwości odczytu Jyotish, czyli horoskopu wedyjskiego. To wszystko szczegóły na maila metoda Gaya Lama pisane przez y@gmail.com. Zapraszam Cię po raz kolejny na inne moje filmy. Zapraszam Cię na następny, który już wkrótce. Wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia.